Cześć ludzie, miał być na blogu wpis o poszukiwaniu domu na Phuket, ale poszukiwania się skończyły momentalnie. Wczoraj przez jeden dzień tak trochę na ślepo pojeździliśmy po okolicach, zobaczyliśmy 2-3 miejsca, a dzisiaj rano znaleźliśmy numer do agentki, która bardzo tanie tutaj nieruchomości wynajmuje i wynajęliśmy właśnie przed chwilą nasz pierwszy, bardziej domek niż dom. Żebyście się nie zdziwili, to nie jest miejsce na stałe, to jest miejsce na przeczekanie pierwszego miesiąca tutaj, żeby się zorientować w okolicach, żeby zacząć zarabiać w szkole i jak się już nasz budżet wyrówna, bo na razie jest lekko wybity z równowagi, to będziemy mogli pomyśleć o większym miejscu. A na start wynajęliśmy taki mały domek. Nie wiem, czy jest taki mały, że go obejmę chyba tym niezbyt szerokim obiektywem. Jakieś 100 metrów od głównej drogi, tam gdzie teraz kieruję obiektyw, jest zachód i morze, jakieś 20 minut spaceru stąd. Tutaj pole, nawet nie wiem co tu rośnie. Jasmine, do you know what this is? Jasmine twierdzi, że to są ananasy. No może to jest pole ananasów. Tam w oddali jest plantacja drzew gumowych. Rubber trees. Tu nasza bryka. Zaraz rozpakujemy i się już jej pozbędziemy. Tutaj coś, co powiedzmy można nazwać ogródkiem. To naprawdę taki ugor. Ale jest drzewo. I wieczorem ta droga opustoszeje, więc w nocy jest cicho. A teraz zabiorę was do środka. Jesteśmy w środku, prosto się wchodzi do naszej sypialni i salonu. Jest łóżko, mini sofka, szafa i telewizor, stół i dwa krzesła, stolik kawowy. Dalej można przejść do kuchni, jest też klimatyzacja, co jest dość ważne tutaj. Tutaj jest nasza kuchnia. Też jest w pełni wyposażona. Dostaliśmy lodówkę, kuchenkę gazową. Bardzo się cieszymy. Pierwszy raz od 2 lat będziemy mogli gotować na gazie. Jakiś podgrzewacz wody, zmywak. Stąd można przejść prosto do łazienki. Takie mają łazieneczki. Jest ciepła woda. Umywalka, elegancko. I też jest okienko. Oraz świetlik, naturalne światło w łazience, super. A tu jest jeszcze tylne wejście, wyjście na nasz tak zwany ogród, czyli ten ugor. Ugor, nie wiem. Wynajęliśmy to od takiej muzułmanki, która mieszka tu nieopodal przy plaży i ma bardzo dużo nieruchomości w tej okolicy. Jasmine będzie tutaj pieliła ten ogród. Jasmine, will you take care of the garden? Nie będzie pilił ogrodu. Jasmine jest zapaloną ogrodniczką, ale tutaj nie ma to sensu, bo wprowadzamy się tutaj na raptem miesiąc, żeby dalej szukać, jak już będziemy wiedzieli co i jak sobie bardziej stałego miejsca. Także myślę, że jak na miesiąc to damy radę, trochę ciasno, ale miejsce jest czyste, super tanie. A propos ceny, kosztuje to 7,5 tysiąca batów za miesiąc. Plus internet 300 watów, plus elektryczność i to właściwie wszystko. Więc zamkniemy się pewnie w 8-9 tysiącach za miesiąc, co było zdecydowanie najtańszą ofertą, jaką znaleźliśmy w tych okolicach. No i no jest to tanio, nie? W Bangkoku płaciliśmy 12 tysięcy za super mieszkanie, fantastyczne, bardzo z wielkim żalem się z nim rozstawaliśmy. Ale tutaj też sobie powoli coś znajdziemy. No, to już wiecie, jak wygląda nasz dom na Phuket, nasz domek na Phuket. A nasz dom na Phuket pokażemy wam, mam nadzieję, za 1,5 miesiąca czy 2, jak się już nasze skrzydła na tej wyspie rozwinę. Zresztą nie przyjechaliśmy tutaj siedzieć w domu, tylko się cieszyć naturą, ciszą, zielenią, niebem i wszystkim tym, czego nam brakowało w Bangkoku. No, do zobaczenia. Hej, hej.
A to jeszcze tylko suplement. Pokażę wam, co się dzieje, jak się rzeczy z 65-metrowego mieszkania w Bangkoku zapakuje do pick-upa i przeniesie do małego domku na Phuket. I tutaj pogrążona w rozpaczy Jasmine po środku musi się z tym wszystkim uporać, oczywiście z moją pomocą. No, to my się bierzemy za rozpakowywanie. Do zobaczenia. Cześć, to już ostatnia, trzecia część tego nagrania. Teraz wam pokażę, jak wygląda dom po tym, jak się dwie osoby zabiorą za układanie tych wszystkich rzeczy, które tutaj przywieźliśmy. Po paru godzinach ciężkiej pracy uzyskaliśmy taki ostateczny już efekt. Udało nam się zapakować Hanę do naszego nowego domku i wszystkie nasze rzeczy z tej mini ciężarówki, którą tu przyjechaliśmy. Proszę bardzo. Dużo rzeczy się zmieściło pod łóżkiem. Trochę wylądowało na szafie, ale sporo się zmieściło też w szafie i w szufladach. Jesteśmy już zadomowieni. Nasza kuchnia już jest w pełni funkcjonalna. Pojawiła się nasza kuchenka. Ozdoby. Ogród. Gdybyśmy tylko tu zostawali na dłużej, to bym się zajął tym ogrodem i zrobił z niego coś porządnego. Chociażbym przyciął te chaszcze, żebyśmy mogli tam sobie siedzieć popołudniami, ale w związku z tym, że zostajemy tutaj prawdopodobnie nie na dłużej niż miesiąc, półtora, to nie będę tracił czasu. No, Hanna tu czyta książkę, jak widać. A my już zadomowieni. Jasmine już jest w pracy. Pierwszy dzień w szkole dzisiaj. A ja zostałem w domu, siedzę sobie przy naszym polu ananasów. No i bloguję. I myślę, co dalej zrobić z tym oceanem wolnego czasu, który teraz mam. No. Także tak wygląda nasz pierwszy dom na Phuket. Do zobaczenia wkrótce.